11 lipca wspominamy świętego Piusa I, papieża i męczennika. O papieżu Piusie I mamy szczupłe wiadomości przekazane przez Liber Pontificalis, przy czym nie wszystkie wydają się wiarygodne. Pius pochodził rzekomo z Akwilei i był synem Rufina oraz bratem autora księgi znanej pod nazwą Pasterz. Księga była zredagowana po grecku, a tymczasem Pius jest pierwszym papieżem, który nosi imię łacińskie. Rządził on kościołem prawdopodobnie w latach 142 do 155. Chronologia ta nie jest jednak ustalona w sposób, który nie podlegałby dyskusji i nie dopuszczał przesunięć. Jego rządy nie należały zapewne do najłatwiejszych, ponieważ za pontyfikatu Piusa I na terenie Rzymu pojawili się głosiciele gnostycyzmu – Marcion, Walentyn i Kerdon. Nie wiemy, czy Pius zmarł śmiercią naturalną, czy też poniósł męczeństwo. Według starych zapisów kalendarzowych bardziej prawdopodobne wydaje się to pierwsze. Jednakże jako męczennika zakwalifikował go dopiero Baroniusz. Pamiątkę Piusa I obchodzi się 11 lipca. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Pius, którego ustanowiłeś pasterzem całego Kościoła, dzięki Twojej łasce zajaśniał blaskiem cnót i wiedzy. Spraw, abyśmy czcząc tak wielkiego biskupa, przez nasze dobre uczynki byli światłem dla ludzi i płonęli miłością ku Tobie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.